No cześć, witajcie. Jak widać, kierownica działa w karicie. Jak widać, bez problemu. Mogę sobie jeździć bez problemu na force feedbacku. Nie mam z tym najmniejszych problemów. Teraz policzcie, ile razy powiedziałem słowo problem. Dobra, słuchajcie, witam w kolejnym filmie z Carixa. Tak jak powiedziałem, teraz sobie sprawdzimy działanie kierownicy w tej grze, a działa ona fenomenalnie, bym powiedział, z uwagi na to, że podłączasz, przypisujesz i to działa. A ja przypomnę, mam Mozę, nie mam zwykłej kierownicy typu Logitech czy Thrustmaster, tylko jest to Moza, więc jest to Direct Drive, który nie jest rozpoznawalny w, no, w większości gier, bo no właśnie Logitechy, Thrustmastery i tak dalej to są kierownice, które w głównej mierze mają być takimi kierownicami, które działają dosłownie wszędzie, że wiecie, podłączacie, wyciągacie z pudełka i to działa. A jednak jak się ma taki bardziej profesjonalny sprzęt, to trzeba się nim pobawić. No nie w tym przypadku, bo tutaj akurat nie musiałem, FPS-y mi dropią, człowiek nie wie dlaczego, jest to spowodowane grą, miastem, I don't know. To jest coś, co twórcy muszą na pewno poprawić, bo optymalizacja w tej grze jest tragiczna i ludzie z dalej dobrym sprzętem nie mogą grać, bo dostałem informację, że na takim 4070 Ti, na rozdzielczości 2K, no nie jest w stanie utrzymać 60 fpsów. No i słuchajcie, kierownica działa flawlessly. Jeżeli chodzi o kierownicę, nie mogę mieć zastrzeżeń do niczego, bo patrzcie, ona została wykryta perfekcyjnie. Mój SGP shifter, mój button box, który jest po mojej prawej, moja baza R16, do której mam podłączone jeszcze HGP, więc nie ma tu osobno, ale mogłem przypisać sobie jako bazę. No i Simline Handbrake, no i gamepad, no bo teraz trzymam gamepada w ręku, więc normalnym jest to, że zostanie również wykryty. Force feedback w tej grze jest cudny, bardzo przyjemnie się tutaj jeździ, nie mam do czego się przyczepić, trzeba było się pobawić troszeczkę ustawieniami w Pithouse'ie i tutaj wam te ustawienia podam, będziecie mieli na ekranie przewijające się, więc jeżeli ktoś będzie chciał sobie je odwzorować, no to może zatrzymać. One są bardzo podstawowe, zmniejszyłem czucie drogi, bo kierownica lubiła sobie tak, wiecie, szarpać lewo-prawo, tak jak jest teraz, tylko jest to troszeczkę, nie? I to jest akceptowalne, bo jak się trzymają, to wtedy czuć taką właśnie pracę silnika, powiedzmy. Czy ja przez to przejadę? Nie. A ja mam Toyota Supra, mam nadal tą miatę, którą mieliśmy w poprzednim odcinku, oczywiście, no ale jako, że mam edycję deluxe, już wbiłem 8 level. O Jezu, no i przywali we mnie. To mogą ją odebrać za darmo. Bardzo dużo w tej grze zdążyłem już zwiedzić, bo zwiedziłem sobie 3/4 mapy, już mam ponad 70% zwiedzonych miejsc w grze. Paliwo mi się kończy, zaraz będzie trzeba zatankować, ale dobrze akurat, że mamy stację benzynową obok, to można sobie zajechać. Dobra, zajechaliśmy, można zatankować. Proszę bardzo, paliwko sportowe. No i troszeczkę dziesiątki tysięcy to pochłania niestety. Przejedźmy się, słuchajcie, do Cars Delivery, a zrobię sobie dostawę, bo widzę, że mam do dowiezienia fast travel za 900 kredytów i tak 3,5 tysiąca zrobię, więc jeszcze 2,5 na czysto wyjdę. I dowieziemy sobie Skyline'a R34. Jest określony czas na to, żeby to zrobić. Dobra, otwórzmy sobie mapę i dajmy sobie waypointa do tego, żebym wiedział, gdzie mam jechać, nie? No i pięknie działa tutaj kierownica akurat. Te ścinki czasami powodują to, że ona się luzuje na chwilę. O, tak jak teraz. Nie wiem, o czego te ścinki są, serio. Wcześniej jak graliśmy, to nie było czegoś takiego, to jest tak... To jest nagle, momentalnie, nie? Ja nie chcę auta uszkodzić w żadnym stopniu. Ja pierdzielę, było blisko tej. Przejechał ten Opel. Dawaj, masz siłę. Nie ma siły. Dobra, trudno. O, wóz się zatrzymał. Proszę bardzo. Z kurierami trzeba dobrze żyć, słuchajcie. O, jak się mapa doładowuje.
Dobra, bokiem. Skyline miał AWD teoretycznie. No ale tu mamy chyba RWD. Żadne zaskoczenie, że ja to ukończyłem, że jest complete. Continue. Delivered, proszę bardzo. A zobaczmy, co jest tu oprócz z tego, że jest strefa zamieszkania. Nie mam tutaj drogi jeszcze odkrytej, więc nie wiem, co tutaj jest. Superka lepiej lata niż tamten Skyline. Ale ona jest chyba też szybsza. Mocniejsza. No ale na kierownicy fajnie się jeździ. Naprawdę podoba mi się to, w jaki sposób w tej grze jeździ się na kierownicy, bo... No ta gra to jest arcade, nie? I ta gra ma sprawiać przyjemność. Mi sprawia, dopóki się nie zwiesza. Bo patrzcie, można tak agresywnie sobie jeździć. Nawet czwórkę wbiję. Masą zarzucę, skopię ją i bokiem polecę cały zakręt, powiedzmy. Tą suprą mogę? Mogę. Dobra. Pamiętam, no miatką było trudno jakkolwiek uzyskać fajne miejsce. Może na kierownicy będzie inaczej. No nie dość, że jeżdżę suprą, więc autem szybszym, to jeszcze człowiek może jeździć dokładniej. O, odblokowałem tuning shop w środku miasta. Człowiek, tak się tu trzeba kręcić, kurde, żeby mieć jakieś punkty. Jak największym kątem. Szeroko jak najbardziej. Teraz lepiej niż poprzednio. O nie, znowu to samo miejsce. Ale nie straciłem teraz kombo. A nie, to było to miejsce. Dobra. Razy 4 nawet. Kurczę, pieczone. 4000. Nie gadaj, że 3999. No nie. 3999 to całkiem jak ceny w Biedronce. To widzę, że z ciebie taka pekińska, jak ze mnie węgierka. Bardzo fajnie się jeździ, serio, ja jestem wciąż zadowolony, jak ta gra rozpoznaje force feedback, bo nie spodziewałbym się tego po niej. Zróbmy sobie traskę, a może to, niech będzie, fast travel. Zróbmy jeszcze inne drifty, pierwsze miejsce to w ogóle jest chyba niemożliwe do wykonania. Wszystko na trójce człowiek będzie robił. I zobaczymy, może się uda. Oj, przesadziłem. Człowiek się stara, żeby to jak najlepiej zrobić. Dlatego tutaj jak najszerzej, jak najszybciej. O, dobra, nieźle. Przesadziłem, ale ta gra lubi, jak się przesadza. Bo wali takie punkty, że to się nie dzieje, nie? Bo zaraz można zmienić sobie stronę na drugą i mieć furę punktów. Jak najszerzej. Proszę bardzo. Pełne skupienie. Oj, oj, przy gwoździe. Mam R2! Co ty gadasz? Nie, trzeci. Kurde. Do R2 też trochę brakowało, ale mam 5100 punktów, 1400 metrów driftem. Jest trzecie miejsce, czyli do R2 pokazuje, ile jeszcze brakuje do kolejnego, a nie, że to już mam. Już myślałem, że będę drugi. No dobra, nie. Tego co nie odpuszczę, zimowym wojownikiem numer 2 będziemy sobie jeździć teraz, bo
dowiozę im E36. Już? Mogę jechać? Jezus, ja myślałem, że to ma V8 na początku, już coś dziwnie się wkręcało. A, to tak króciutko. No, dźwięki to nie jest mocna strona Karixa. Doskonalenie technik jazdy E36. Dobra, wracamy. Rondo bokiem? Jakieś tam jest. No, come on. Na zwiechach, na ścinkach. Ale on się tak nie rwie do driftu. Jego to na dwójce, ale też. Mam wrażenie, że on chyba ma otwarty dyferencjał, dlatego nie chce tak latać. Tak podejrzewam. Dobra, dostarczamy. To było szybkie i bezbolesne. Enter i dałem mi E39. I zobaczymy, jak to fabrycznie lata. Dobra, Eclipse, proszę bardzo. E36, Subaryna. To jest bardzo fajne E36, które jakkolwiek będę chciał zdobyć, ale nie wiem, o co chodzi z tym eventem. No zobaczymy. Proszę bardzo, E39. To jest Deluxa. Także my sobie klikamy get. I już mam to auto. Jak kupowałem w rzeczywistości E46, to też tak sobie w głowie właśnie wyobrażałem, nie? O, ale to jest długie. Dobra, kamerka tak zmienimy może? Nie. Czemu to ma 10 tysięcy na obrotomierzu? Co jest? Zbiera się to jako nawet. Dobra, spróbujemy zarzucić tym boczkiem. Tutaj. O Jezu, to jest pod prąd. Przepraszam. Faktycznie, ja mam do 10 tysięcy wyskalowany obrotomierz. Co jest? Ja tu V10 mogę wsadzić? Czy mogę odcinę przesunąć o 3000? Dobra, zobaczymy na trójce. Leci. Gaśnie, ale leci. Trzeba się postarać. Ale jak się go wojownika skopie. Jego tyle razy kopie, że jest już obity cały, nie? To jest w klasie C2. Czyli po kolei lecimy. No dobra, no to E39 sobie zrobię w takim razie do klasy C2. Bo miatkę mam do C1. No a to ja to sobie będę miał do C3. Jak na razie, zobaczymy, może inne jeszcze pokupuję. My dwie paki ponad jedziemy tym. Dobra, koniczynka tam jest. Na piątce, ja nie zmieniam na szóstkę, jeżeli to ma. Nie testuję. Koniczynka, ja tu wjeżdżam na piątce, nie? W prawo. Zwiecha oczywiście, ale się nie rozbiliśmy. Zespawamy sobie tutaj dyfer. Co wy na to? Tuning shop jest po prawej. Z lewej jest stacja benzynowa. I cyk. Tu mam dyferencjał elitarny. Ale to nie, no to my, słuchajcie, no nie. Spawamy go, ma być zespawany. Sprzęgło sportowe. Skrzynia biegów. Mam jeszcze duży zapas generalnie w C2. Ja spróbuję pójść w turbo, bo turbo da tutaj naprawdę. No właśnie, ale to już w C3 będzie, o nie. No to do C2 i tu musimy jeszcze bez turbo. Steering angle, proszę bardzo. Mocujemy sobie to. 15 tysięcy będzie mnie to kosztować, no ale warto. Teraz dajemy sobie upgrade. Suspension, wheel toe. Dajemy sobie plus 3. Steering angle, proszę bardzo. Zwiększamy. Ackermana, o Jezu, jeszcze Ackerman. Ackerman to jest to, że się chyba przychyla koło, nie? Przy odkręcaniu kiery. Dobra, to jest git. Zróbmy sobie tak. Kurde, ile tutaj tego jest. Dawaj, ultimate'a. Upgrade. I z przodu dajemy sobie 1,5 bara, a z tyłu 3 bary.
A niech będzie tak szeroko, kurde. Dawaj, normalnie driftowa z wystającymi kołami. Engine. Jeszcze 4000 kredytów mi tego zostało, o nie. To mnie nie stać na nic. Musi mi tyle tu na razie wystarczyć, bo zwiększyliśmy sobie kąt. Zwiększyłem ciśnienie. Na turbo. No na początku byłoby mnie stać, ale nie będziemy z tego C3 robić. No kąt skrętu zrobi swoje, nie? Ale dziwnie się teraz tym jeździ tej. Wow. Jest dobrze. Jest dobrze. Daj mi jakieś miejsce do upalania tego bokiem. Ja chcę zobaczyć, jaki to ma teraz kąt. Dobra, stacja benzynowa. Ja pitole. Jak to się teraz rzuca. No teraz to się rzuca jak cholera. To jest turas. To ma 5 metrów długości. Cholera jasna. To jest parkingowy upalacz. Ale ładny niebieski wojnik. No i widzicie, jak kierownica dobrze działa. Bardzo szczegółowo, ale też płynnie. Ładnie, płynnie odbija. Można upalać dzięki temu turasa, kopać ze sprzęgła, robić wszystko, używać ręcznego. Jest bajka. Także słuchajcie, Moza jest oficjalnie wspierana przez Carix Street, jeżeli by się kto pytał. A Mozę możecie kupić swoją na przykład na sklepie simline.eu. Dobra, przetestowane, to do domu. Trzymajcie się i do następnego filmu, w którym mam nadzieję już rozwiążą się te problemy ze ścinaniem gry, bo twórcy oczywiście się troszczą o nas i wezmą się za tę grę niezwłocznie. Na pewno, muszą.